Cześć, siemanko, z tej strony Dawid i witajcie z powrotem u mnie na kanale. Oczywiście w środek tygodnia, więc przychodzę do Was z kolejnym meczem ligowym w naszym wykonaniu, ale w tym momencie oczywiście Was proszę o zasubskrybowanie tego kanału, zostawienie lajka i pod koniec odcinka musicie koniecznie napisać, co uważacie o moich interwencjach i jak nam poszło w meczu, a my przejdźmy teraz oczywiście do analizy przeciwnika. Naszym przeciwnikiem w ostatnim meczu była Błażowianka Błażowa, która zajmuje czwarte miejsce w naszej lidze okręgowej rzeszowskiej. My natomiast bez zmian nadal zostajemy jeszcze na 9. miejscu, choć już coraz bardziej kroi się, że może coś się uda, ale to jeszcze oczywiście mamy do tego dwie kolejki, licząc właśnie jeszcze tą. W każdym bądź razie przechodzimy oczywiście do rozpoczęcia tego meczu, w którym co gorsza właśnie już na samym początku rozgrywce czułem się bardzo źle, jak już jechałem na mecz też się czułem fatalnie. I jeszcze do tego puściła mi się krew z nosa, takie, wiecie, że to są takie rzeczy wybijające troszeczkę z rytmu, ale wchodzimy w ten mecz, jeszcze pogadawanka z panem sędzią i zaczynamy o to spotkanie. Gdzie początek spotkania w moim wykonaniu to są trzy podania, jedno to było za lekkie od mojego obrońcy, który mnie właśnie za to przeprosił, drugie to było już w miarę właśnie, że okej, przyjąłem sobie kierunkowy i zagrałem do skrzydłowego, a trzecie to jest, gdzie wziął sobie do serca, że musi mi zagrać mocno i zagrał mi taką koninę, która była półgórna i jeszcze ona leciała tak strzałowo w światło bramki, także ja sobie ją przyjąłem właśnie, że na raty musiałem okiwać, można powiedzieć, że napastnika i wybiłem tak bardziej, można powiedzieć, że out. Dwie następne sytuacje są w wykonaniu gospodarzy. Pierwsza to jest sytuacja, gdzie strzał niecelny w bramkę, który mógłby jakoś lepiej się skończyć. A drugi strzał to jest już delikatny strzał z dystansu, który zanim się dotoczył do mnie, to zdążyłem sobie go delikatnie przełapać. Dochodzą dwie kolejne sytuacje. Jedna to jest, że dostaję znowu pasa i niedokładnie wybijam piłkę, bo musiałem sobie ją przyjąć, ponieważ ona skakała po tym boisku, bo było strasznie sucho i twardo. No i trafiłem właśnie, że napastnika po plecach. Druga natomiast sytuacja jest to akcja praktycznie 1 na 1, gdzie napastnik wychodzi pod presem ze mną i obrońcą 1 na 1 i chciał mnie lobować, bo wyszedłem do niego bardzo wysoko, ale już byłem na takim krótkim dystansie, że zdążyłem sobie tą piłkę przełapać i po prostu potem zgasić w drugim kontakcie do ziemi. Dwie groźniejsze sytuacje, a mianowicie pierwsza to jest dorzutka i strzał z głowy, ale to było w moim zasięgu, także bezpiecznie sobie to przełapałem, a druga to jest, że też jest kolejna wrzutka. Mojemu obrońcy schodzi piłka z nogi i jest piłka, która idzie w światło i napastnik, któremu praktycznie ona spada pod nogi i agresywnie poszedłem mu centralnie pod nogi, pięściami jeszcze, w sensie, żeby nałożyć tą piłkę oczywiście, żeby się ona ode mnie odbiła i idealnie poszedłem w tempo i wybijam, oddalam właśnie to zagrożenie. I mamy sytuację z rzutu wolnego, gdzie Błażowianka rozgrywa to gdzieś tam krótko, jest zagranie z mojej perspektywy z lewej do prawej przekątna, potem ta piłka z powrotem wraca z prawej do lewej, gdzieś tam napastnik czy to pomocnik bierze sobie, przyjmuje, wypuszcza sobie tą praktycznie, że tam piłkę gdzieś jeszcze okiwując mojego właśnie jednego z pomocników czy to obrońców i ładuje piłkę przez tłum prosto właśnie, że w światło, gdzie ja już mnie tej piłki w zupełności nie widziałem. Starałem się cały czas szukać swojego miejsca, ale ten strzał był na tyle mocny, że praktycznie jak on przeszedł już przez nas, to ja go widziałem praktycznie na wysokości, jak on był już praktycznie w bramce. No niestety sytuacyjnie mamy 0-1 na tablicy. Do bramki sytuacyjnie odniosę się oczywiście na końcu odcinka. Teraz idziemy nadal z naszą grą defensywną i tutaj w tym przypadku jest moje gdzieś przełapanie piłki i rozegranie od tyłu. Plus sytuacja bramkowa kontaktowa w niedługim czasie, gdzieś w przeciągu 10 minut, gdzie chłopaki rozgrywają wzdłuż 16, jest gdzieś strzał oddany, piłka bezpańską skozłowała, właśnie gdzieś spadła, a Maciek składa się do przewrotki, wywrotki, jak zwał, tak zwał, w każdym bądź razie zaskoczył bramkarza po krótkim rogu i pakuje to na 1-1 i wracamy do gry. Do końca praktycznie tego meczu nic się już nie działo, mamy tutaj jeden strzał w bramkę, który gość uderzył w światło bramki i to prawda, ten wolny to on tak szedł, że widziałem z mojej perspektywy, że on szedł tak, szukał swojej pozycji. Nie decydowałem się na jakieś głupie łapanie, bo widziałem, że wszyscy nacierają na mnie, wypiązkowałem sobie po prostu gdzieś nawet za 25 metr i miałem czystą sytuację. Potem gdzieś z tego zrodził się właśnie jakiś faul na moim obrońcy i w tym momencie kończymy pierwszą połowę. Nie schodzimy z boiska, ponieważ był kawałek do przejścia, jeżeli chodzi o boisko, a szatnie, w których się przebieraliśmy, zostaliśmy, przegadaliśmy sprawę, mamy tą remis, tą sytuację, ale niestety my gramy w takiej, można powiedzieć, że niedowadze. A dlaczego? Nie, my gramy 11 na 11 jeszcze, to Wam na razie napomnę, ale o tym się oczywiście dowiecie później. W każdym bądź razie nie mamy praktycznie w ogóle zmienników. Mamy takie osoby, które są dwie na ławce, tak zwanych, że na straszaków. Jeden jest kontuzjowany, a drugi jest po prostu taki, żeby wejść najwyżej, no żeby się coś udało, ale też nie wiadomo, gdzie będą te luki, bo tam on, gdzie właśnie, że gdzie grał, to on grał na pozycji obrońcy, obrońny myślę, że mieliśmy szczelną,
ale jednak no, trzeba byłoby to w jakiś sposób łatać naszą tą niedowagą. No niestety, stety trzeba wyjść oczywiście na drugą połowę, co właśnie teraz robimy. Bardzo mi się podoba perspektywa tego nagrania, ponieważ tam było jeszcze beton, jest strasznie właśnie, że można było tą kamerę wynieść wysoko. W każdym razie było to stabilne i bardzo fajnie widać tą perspektywę. Mam nadzieję, że oczywiście Wam też się podoba. A tutaj są adekwatnie do tego dwie sytuacje, gdzie w jednej sytuacji wyjeżdża praktycznie ze mną skrzydłowy 1 na 1, który jest nadal pod presem obrońców. Ja mu wychodzę wysoko i skracam i cały czas widziałem, że ma piłkę pod kontrolą, także podchodziłem takimi drobnymi kroczkami, żeby być gotowym w razie na strzał, chyba żeby mnie mijał. Byłem cały czas właśnie, że gotowy, ale uprzedził go przed strzałem mój obrońca, który wykasowuje piłkę i jest czysta sytuacja. A druga sytuacja jest to głęboka, prostopadłe podanie zagrane na styk na 15-16 metr, a ja go wychodzę po prostu i kasuję napastnika do zera i jest czysta na razie sytuacja. Do momentu, kiedy Błażowianka wychodzi z naprawdę dobrą sytuacją, skrzydłowy schodzi do środka i uderza strzał z 18-19 metra. W każdym razie po długim słupku piłka jeszcze była taka odchodząca i takim jeszcze liściem i pakuje mi po długim praktycznie po winklu na 1-2. No tutaj akurat nie odnoszę się do tej bramki, bo myślę, że z perspektywy bramki i kamery oczywiście i tam na pewno z perspektywy chłopaków no mówili, że topka jeżeli chodzi o strzał, no bez zarzutów, jeżeli oczywiście bym wybronił ten strzał, to myślę, że nie grałbym akurat w tej lidze. Dwie kolejne sytuacje to jest jedna z rzutu rożnego, jest ona rozegrana oczywiście wrzutka, jest piłka z powrotem zgrana do środka i jest strzał z głowy, który sobie on był takim niedolotem. Przełapuję sobie go i z tego sprowadzam kontrę, a potem widzicie moją też dystrybucję, gdzie dostaję po prostu podanie i rozgrywam po prostu do skrzydłowego, żeby jeszcze jednak podkręcić tempo, póki jeszcze możemy. Mamy dwie sytuacje z głowy, a mianowicie jedna to jest, gdzie po prostu obrońca zgrywa mi piłkę głęboko graną za jego plecy do mnie, żebym miał po prostu czas, a druga to jest sytuacja, gdzie jest po prostu wrzutka i zawodnik, który nie miał krycia, po prostu deklasuje mnie i pakuje mi z głowy bramkę. Trafił mnie też tak centralnie właśnie, że pod ręką, gdzie ja mogę to teoretycznie bronić ręką i nogą, w każdym razie sytuacyjnie. Nie wyszedłem z tego, gdzieś ona mi się tam po prostu wtoczyła tam pod ręką pachą, tak zwana, że można by nazwać to, że pachówka, no i niestety mamy wynik 1-3. Kolejne trzy sytuacje w moim wykonaniu to jest pierwsze rozegranie piłki z pierwszej piłki pod presem do skrzydłowych. Druga to jest agresywny strzał z dystansu, który naprawdę mógł się skończyć różnie, wstawiam go tylko, bo już wyglądał, przyznaję, że całkiem agresywnie i bardzo dobrze, ale już miałem go pod kontrolą. I trzecia to jest, że napastnik, czy to skrzydłowy bodajże, przedziera się między moimi obrońcami, a ja agresywnie wychodzę na bezpańską piłę, która tam się wyobijała między innymi i ich wszystkich po prostu kasuje. I zaczyna się troszeczkę nerwówka, no i niestety takie braki sił i to wszystko. W każdym razie sytuacja, gdzie dochodzi do faulu, jest bodajże to druga żółta kartka i kończymy w 10. No niestety nie pomoże nam to na pewno w celu gonienia w wyniku. I z racji tego, że był stały fragment, był bardzo daleko na stronie przeciwnika, ja sobie dalej stałem wysoko i dochodzi do strzału. Jest to on praktycznie leci przez całe boisko, miałem dużo czasu i wyłapuję go, bo pułapowo był bardzo dobrze uderzony. I go po prostu gdzieś tam wybijałem z linii, nie decydowałem się na łapanie, bo taki fun fact, była taka sytuacja na przykład kiedyś, gdzie grała Benfica bodajże z Manchesterem United i bramkarz dostał praktycznie identyczną, głęboką wrzutkę w pole karne, a dosłownie, że na linię bramkową i on wpadł dosłownie z piłką do tej bramki i VAR pokazał niestety, że gol. W takich sytuacjach wydaje mi się, że nie musicie w zupełności, że łapać, tylko możecie przenieść piłkę za światło bramki i też z tego wyjdziecie obronną ręką. Ja się tylko uśmiechnąłem, bo już tak widziałem, że z daleka, że gość się przyglądał, ale czekałem po prostu na jego reakcję i co po prostu zrobi. Z tego mojego wybicia mamy stały fragment, czyli rzut rożny. Rozgrywałem go krótko i chcieli zagrać wzdłuż piątki, gdzie ja tam byłem gotowy na to i zbiłem po prostu piłkę. A druga to jest jeszcze sytuacja, gdzie jest głęboka wrzutka, a ja po prostu z krzykiem wychodzę i przełapuję piłkę wysoko w łapie gdzieś 13 metra. Parę sytuacji później znowu się kotuje i kończymy teraz w 9 ten mecz. Ponieważ sędzia gwizdał to prawda taki miękki faul, który nie powinien mieć miejsca, był gorzej w sensie, że wykonany przedtem na tym moim właśnie, że zawodniku dokładnie na walkerze. Ale w każdym razie, no, ukartkował go, dał mu drugie żółtko, no i teraz kończymy mecz 9, co już po prostu, no, nadzieje już w ogóle, że spadły, jeżeli chodzi o dokończenie w ogóle tego meczu, że
co tu się jeszcze może wydarzyć. Z racji tego, że Błażowianka grała w przewadze, mieli jeszcze do tego ludzi na rezerwie i cały czas na nas napierali, dostaję piłkę od mojego obrońcy głęboką, przyjmuję sobie kierunkowy i chciałem się rozglądać, żeby nie pałować, gdzie mogę zagrać. Napastnik mnie mocno presował i to widziałem i sobie go po prostu wziąłem na zacinkę. Tylko, że tu na zacinku troszeczkę za bardzo się mocno wypuściłem, oczywiście napastnik poszedł gdzieś tam właśnie, że w krzaki, ale ta piłka była pomiędzy mną a moim obrońcą i to on też nie wiedział, czy to jest do niego podanie, czy on widział, że ja dalej, nadal pójdę do tej piłki. W każdym razie przekazałem mu właśnie tą piłkę i powiedziałem, że jest jego, albo żeby mi jeszcze raz zgrał, a ja zagram do skrzydła. On wziął po prostu piłkę na siebie, jak doświadczony zawodnik, został sfaulowany i mówi, że tylko się uśmiechnął po prostu, że fajna zacinka. Po tym falu chciałem odpokutować i gram crossa do lewego skrzydłowego, tylko Kamil, kurczę, nie wiem dlaczego jemu chodziło, żeby sobie przyjmować lewą zewnętrzniakiem, zamiast sobie prawą wewnętrzną i ta piłka mu się wyobijała. I na koniec moje kontakty z piłką, czyli jeszcze moja dystrybucja, gdzie rozgrywam do obrońców, przełapuję piłkę gdzieś wysoko i jeszcze był jeden faul, który był na połowie przeciwnika. Stwierdziłem, że mamy mało zawodników, to ja się do niego podejmę. I przyszło mi do głowy po prostu, żeby tą piłkę uderzyć mocno w bramkę, że a zobaczyć, co się dzieje. No ale na bramkę sobie poradził bez problemu z tym, no bo to jednak była zawiesina i ona długo w jakiś sposób leciała. I przez to mamy koniec meczu z wynikiem 1-3. Możemy teraz płynnie przejść do podsumowania tego meczu. No, nie był on na pewno w wykonaniu nas za dobry. Pierwsza połowa jeszcze jako tako, druga no to już niestety graliśmy w tej niedowadze, no i oni mogli tylko na nas napierać. Co prawda straciliśmy te bramki jeszcze jak byliśmy, graliśmy praktycznie, że 11 na 11. No niestety Błażowianka po prostu wykorzystała te wszystkie sytuacje, które chciała, no i nas po prostu tutaj ukuła. U nas na pewno też sprawiło to dużo, że znowu był szpital, można powiedzieć. U nas no koniec sezonu to jednak niektórzy właśnie już że pękali. Nie mieliśmy tych praktycznie że zmienników. No niestety musieliśmy się na to nastawić i tak musieliśmy się dostosować do przeciwnika z tym, co mieliśmy. No i niestety tak, ale to tak się skończyło. Jeżeli chodzi o bramki, które praktycznie ja traciłem, no to mamy tą pierwszą, jest to sytuacyjna, wydaje mi się, bramka. Tam przy tych wrzutkach nic nie miałem do gadania, ale jak tam spadła, wiadomo, że napastnikowi pod nogi, on tam wymieszał moich obrońców, no i oddał idealny strzał po prostu, no ja tej piłki praktycznie, że nie widziałem, był to dobry, mi się wydaje, że wykorzystanie sytuacji, gdzie po prostu, że zachował zimną krew i znalazł tą po prostu tą lukę. Wydaje mi się po prostu, że wyładował po prostu w prostokąt i akurat udało mu się tak idealnie trafić, że trafiło po prostu to między moimi trzema obrońcami. No i niestety mamy wynik ten wtedy 0-1. Jeżeli chodzi o drugą bramkę, wydaje mi się, że no bramka, w sensie, że Stadiony Świata, ogólnie był to bardzo dobrze uderzony strzał. Pod względem mojego ustawienia też nie mam sobie nic do zarzucenia, bo byłem dobrze ustawiony. Jednak tylko co mogę najwyżej, w sensie, że myślę, żeby może bardziej agresywnie pójść na tą piłkę i tak już łapałem ją w wysokim pułapie, ale ona i tak leciała, nie dość, że tak, nie dość, że tak, to jeszcze o tak, odchodząca, jeszcze taka odkręcająca się, no. Bardzo dobrze uderzony strzał, no tutaj no, mogłem tylko pooglądać troszeczkę, tak jak wam mówiłem przedtem, że jeżeli tą piłkę bym wybronił, to myślę, że jakaś ekstraklasa, pierwsza liga na pewno by zadzwoniła. A trzecia bramka to jest sytuacyjne wykorzystanie naszego błędu w kryciu i dołożenie po prostu w głowę, no trafił mi po prostu w ten martwy punkt, gdzie ja praktycznie miałem tą piłkę na ręce, ona była tak idealnie właśnie, że pod pachą, no mogłem praktycznie też blokować całym ciałem, no. Tutaj mam sobie do zarzucenia, że mogłem postarać się tą piłkę jakoś lepiej po prostu, że wybić i wtedy dalej byłby ten wynik 1-2, no niestety mi się nie udało, gdzieś nie trafiłem niefortunnie właśnie, że dokładnie w tą piłkę, no i mamy wynik 1-3. A jeżeli chodzi o resztę sytuacji, wydaje mi się, że było całkiem w porządku. Oczywiście wy mi dajcie znać poniżej w komentarzu, co myślicie właśnie o straconych bramkach przeze mnie oraz o sytuacjach, w których wszedłem obronną ręką. Ale w każdym bądź razie dziękuję wam bardzo oczywiście za oglądanie tego odcinka. Oczywiście was odsyłam do moich social mediów, zostawiam wam tutaj przycisk subskrypcji, zostawcie proszę, że lajka, a my szykujemy się na ostatni mecz w naszej lidze i niestety będzie on z liderem tej ligi. Szykuje się bardzo ciężki mecz i wydaje mi się, że bardzo ciekawy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!